witam Państwa niezwykle serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z tajemnicami przyrody w północnej Afryce. A w zasadzie dzisiaj wybieramy się na Kirkeny. Jest to archipelag usytuowany za wschodnią granicą północnej Afryki, obfitujący nie tylko w soczystą zieleń, ale także ciekawe zwierzęta. Mamy nadzieję, że ta szalupa nie będzie nam potrzebna. Fale są łagodne, chociaż wiatr być może troszeczkę tuszuje mój głos, ale proszę Państwa, tak jest w naturalnym środowisku. Słońce dzisiaj przypieka mocno, ale to Afryka. Za chwilę zobaczymy pierwsze plenery z tych malowniczych wysp. Dotarliśmy wreszcie na archipelag Kirkena, a w zasadzie na pierwszą i największą z wysp, które rozciągają się na długości 150 km. Ta największa, gdzie znajduje się stolica wyspy, nosi nazwę Piasek. Oczywiście w języku arabskim nie potrafię poprawnie tego wypowiedzieć, wobec tego no, rozumiemy, że wolne tłumaczenie piasek, a to w nawiązaniu do tego, że istotnie plaże są absolutnie piaszczyste. Elementy pojedynczych kamyków wypłukała o poranku woda morska. Ale naprawdę, plaże nawiązują troszeczkę do tych, które są w Polsce i trzeba powiedzieć, proszę Państwa, że nie mamy się czego wstydzić. Warto też powiedzieć, że architektura tego miejsca, obecnie zasiedlana przez turystów z kontynentu, jest istotnie nawiązująca pokrojem, charakterem do tradycji miejscowych i kopulaste domy, które widzimy tutaj, nie są tylko elementem tradycji, ale praktyki, która z tradycją jest powiązana, bowiem w tego typu zadaszenie kumuluje mniej ciepła, a wiadomo, że chodzi o to, aby w takim miejscu móc troszeczkę zażyć chłodu. Niebieska barwa dominująca w elewacjach architektury, a przede wszystkim w tak zwanej umownej stolarce, odstrasza owady. Znajdujemy się w niewielkiej wiosce na Kirkenach. Obiekt sakralny, meczet wiejski i dla mnie botaniczne zaskoczenie przy obiekcie sakralnym. To, proszę Państwa, znana nam pelargonia. Angielska, ale znacznie bardziej wyrośnięta niż w naszym krajobrazie z uwagi na dostatek światła. Tutaj nieco przeżółkłe liście, prawdopodobnie skrajnie trudne warunki glebowe, ale jakże efektowne kwiaty. Często tak bywa, że roślina, cierpiąc na trudne, ekstremalne warunki, stara się jak najszybciej wytworzyć skutecznie kwiaty. I wreszcie phlox wiechowaty, także znana roślina z naszego ogródka. A jeżeli na koniec Państwu pokażę na pierwszym planie cudownie pyszniące się cynie, to jest to znakomity koloryt dla oprawy obiektu sakralnego. To jest dla mnie podwójne zaskoczenie, zarówno botaniczne, w sensie zestawu tych roślin, jak i kompozycji dostosowanych do obiektu sakralnego. Nie wiem, czy może być większe zaskoczenie dla nas, ludzi kultury europejskiej, taka głęboka prowincja północnej Afryki. Proszę Państwa, znajdujemy się w klasycznym ogródku przydomowym wsi tunezyjskiej. Pies ujada, ale co za charakterystyka miejsca? Otóż buda jest stworzona z jakiegoś fragmentu dywanu i oczywiście opuncji. A więc kaktusa, który też nie jest rodzimy, ale został na kontynent afrykański sprowadzone z Ameryki Południowej. Bardzo malowniczy obrazek. Natomiast to, co Państwo widzą na pierwszym planie, użytkowe rośliny. Oczywiście znany u nas koper. To jest winna latorośl, a tam na dalszym planie pnie się i bardzo dobrze owocuje oraz figa jadalna. Jedna z najwartościowszych roślin drzewiastych tej strefy klimatycznej. Gdzieś tam krząta się pojedyncza kurka, tu i ówdzie jeszcze inne rośliny, tak jak czosnek, który przekwita w tym okresie. Rosnące tutaj rośliny typowe dla tej strefy i gdzieś zaplątał się ku mojemu zaskoczeniu mietelnik, czyli kochia, ta kępka taka zielona, bardzo malowniczo w ubitą ziemię wkomponowana.
z pozostałych roślin, które tutaj zauważyłem w przydomowym ogródku tunezyjskiej wsi, to jest oczywiście rącznik z charakterystycznym już uformowanym owocostanem po przykwitłych kwiatach i oczywiście liściach, które dysponują dość, mówiąc inaczej, groźnym dla naszego ciała sokiem. I wreszcie dobroczynna lawenda wąskolistna. Proszę podelektować się tym absolutnie abstrakcyjnym obrazem z punktu widzenia Europejczyka, który przenosi nas zupełnie w inny świat kultury północnej Afryki, ale też mówi o szczególnym klimacie miejsca ogródka przydomowego tunezyjskiej wsi. Zupełne zaskoczenie dla nas, bowiem wśród zestawu luźno rosnących palm naraz widzimy muła. Jest to oczywiście krzyżówka osła z koniem. Ten oczywiście myślę, że nie jest zbyt podtuczony, ale to ma mniejsze znaczenie. Proszę pamiętać, że jest to zwierzę bezpłodne, ale odziedziczyło bardzo cenne cechy, mianowicie odporność po ośle, może i jego upór, ale również siłę po koniu. Więc jako zwierzę pociągowe naprawdę sprawdza się w trudnym klimacie. Tu, proszę Państwa, nienaturalny element roślinności tej wyspy, czy też przybyłej z kontynentu, dotarła tutaj z Ameryki Południowej. Jukka jest powszechnie znana i uprawiana także w naszych mieszkaniach. Jest to jeden z gatunków jukki, która tutaj doskonale się miewa. Widzą Państwo, że ma troszeczkę bardziej ostre liście niż jukka aloesowa, którą uprawiamy w naszych mieszkaniach. Juk mamy przynajmniej kilkadziesiąt gatunków. Na pewno nie jest to również jukka rostrata, czyli tak zwana dziobata, bo ta ma jeszcze węższe liście. Ale charakterem swoim nawiązuje i jeśli chodzi o warunki glebowe, które są potrzebne do jej uprawy, no są one porównywalne. Niezbyt żyzna, ale piaszczysto-gliniasta gleba. Gatunków juk mamy sporo, ale chciałem pokazać Państwu, w jak charakterystyczny sposób ta roślina kwitnie. Proszę zwrócić uwagę na ten przepiękny kwiatostan. Wiecha złożona z kilkudziesięciu kwiatów często wznosi się na wysokość przynajmniej metra, nawet półtorej metra. I po czymś takim pozostają później charakterystyczne owoce. Zajrzyjmy, co też tam się kryje. No, jak widzą Państwo, w słońcu wszystko zmienia swoją konsystencję. Tutaj są pojedyncze pestki. Właśnie z takich pestek, nawet gdybyśmy w warunkach domowych chcieli wysiać, to jesteśmy w stanie uzyskać to. Przy czym ta roślina powinna być stratyfikowana. Najpierw przetrzymana w chłodzie, a następnie włożona do gorącej wody, a więc do termosu w temperaturze 60 stopni i wtedy szybciej obudzi się zdolność kiełkowania tych nasion. Tak, proszę Państwa, wygląda pojedynczy kwiat wyrwany z wiechy kwiatostanów jukki. Widzimy tutaj już po zapyleniu, znamie słupka poszerza się. W naturalnym środowisku ta roślina jest zapylana przez motyle nocne, czyli duże ćmy, a czasami przez kolibry. Tutaj widocznie znalazły innego zapylacza, na co mamy dowód w postaci tych charakterystycznych owoców zbrązowiałych z poprzedniego sezonu, oczywiście zapylania. Malowniczy obrazek w dalszej perspektywie wyspa, nieprzypadkowa. To właśnie ta historyczna wyspa, na którą zwożono z całej okolicy wielbłądy. Te wielbłądy właśnie miały tutaj okres rui i w momencie, kiedy źrebiły się, kiedy przychodziły na świat młode wielbłądy, one stabilizowały się emocjonalnie i z powrotem wracały do posługi ludziom. Dzisiaj niestety już tutaj wielbłądów nie uświadczymy, bo jak powiedział mi mieszkaniec tej miejscowości, traktory wyparły wielbłądy. No cóż, porównywalnie jak w naszym krajobrazie. Można tylko westchnąć, że coś bardzo malowniczego, coś tradycyjnego kończy się, ale być może takie prawo postępu.